Za kilkanaście godzin rozpocznie się cisza wyborcza, ale cisza wyborcza nie może oznaczać ciszy nad trumną, bo w związku ze śmiercią żołnierza, który zginął broniąc polskich granic, nie możemy milczeć. Ja rozumiem, że majestat śmierci, że powaga sytuacji domaga się refleksji, skupienia, natomiast nie możemy się zgodzić na to, żeby ta sprawa znowu była jedną z tych, o których powiemy: Polacy, nic się nie stało. Stało się. Zginął człowiek ugodzony nożem, człowiek, który miał 21 lat, chłopak tutaj z północnego Mazowsza, który pojechał bronić polskiej granicy, bronić również europejskiej granicy Schengen przed nielegalnymi imigrantami. Był człowiekiem, który bronił Polski w tej wojnie hybrydowej prowadzonej przeciwko nam. I dzisiaj nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Ja rozumiem, że sprawa nabrała kontekstu politycznego, bo to politycy wydają decyzje, to politycy sparaliżowali prokuraturę, ponieważ zatrzymanie wcześniej żołnierzy tylko za to, że oddali strzały ostrzegawcze wobec ewidentnej agresji i napaści, i zatrzymanie i skucie w ich kajdankach jest sygnałem również dla kolejnych rzesz imigrantów, jest sygnałem dla Putina, dla Łukaszenki, że jesteśmy bezbronni, że nie będziemy się bronić, że może nas atakować, a na skutek ataków mogą ginąć kolejni ludzie. Jeżeli potwierdzi się jeszcze sytuacja, te doniesienia, które są w mediach społecznościowych, że ten żołnierz ugodzony nożem od kilku dni był w stanie już wegetatywnym, że nie pracowały mu organy, że był w stanie śmierci mózgowej i tylko poprzez uporczywą terapię przedłużano sztucznie jego życie po to, żeby sprawa nie wybuchła przed wyborami do Europarlamentu, to mamy do czynienia naprawdę z obrzydliwym skandalem. Jak to ma się do nadchodzących wyborów? Jak to się ma do tego, co szykuje nam Unia Europejska w ramach zmian traktatów, tych poprawek do traktatów? O tym właśnie dzisiaj. A więc zapraszam. Drodzy widzowie PCH24TV, właśnie ruszyły prace nad naszym najnowszym filmem pod roboczym tytułem Credo. To dzieło jest niezwykle potrzebne polskim katolikom w czasach zamętu w Kościele. Z pomocą kardynała Millera, biskupa Schneidera, biskupa Stricklanda i ojca Jana Strumiłowskiego chcemy odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół, czym Kościół nie jest i kim powinien być katolik. Aby ten wyjątkowy dokument powstał jeszcze w tym roku, proszę o Państwa finansowe wsparcie. Każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do tego filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie pod nagraniem. Z góry serdecznie Bóg zapłać. Krystian Kratiuk, reżyser. Sytuacja, w jakiej znaleźli się obrońcy polskich granic tuż po rozpoczęciu tej wojny hybrydowej przeciwko Polsce, była nie do pozazdroszczenia. Dopiero później pojawiły się zasieki, dopiero później pojawiła się decyzja o budowie tego płotu, czyli muru, czyli tej poważnej zapory. Ale najpierw przypomnijmy sobie, oni praktycznie własnymi ciałami, bezbronni, stali i bronili właściwie fizycznie swoimi ciałami naszych granic. I wtedy największa przemoc symboliczna na nich została skierowana. Wtedy media dzisiaj przypominają, jak wtedy zachował się Frasyniuk, Kurdej Szatan, Ochojska czy Róża Thun. Ich twarze, ich wypowiedzi są dziś przypominane na Twitterze, w innych miejscach. Musimy o tym pamiętać, nie możemy o tym zapomnieć. Sytuacja, w jakiej znaleźli się obrońcy polskich granic bez wyposażenia. Ja rozmawiałem z żołnierzami, którzy służyli tam na polskiej granicy i mówili, że właściwie, żeby przetrwać zimę, musieli z własnych pieniędzy do swojego wyposażenia dorzucić około 1000 zł. To jest, są wewnętrzna odzież termiczna, to rękawice, skarpety, ale taka rzecz jak latarka. Musieli kupować za własne pieniądze. To dzięki pomocy lokalnej społeczności mogli mieć opał, przetrwali tę pierwszą zimę. I za to powinniśmy im być bardzo, bardzo wdzięczni. Sytuacja, gdy aresztuje się
trzech żołnierzy tylko za to, że chcą bronić polskiej granicy, że oddali strzały ostrzegawcze, jest po prostu niewyobrażalnym skandalem. Ja dziś wiem, że sprawa jest wpisana w logikę przedwyborczą, że obie strony konfliktu politycznego przerzucają się. Tu nie ma symetrii. Oczywiście obie strony są winne, ale od pół roku mamy nowy rząd, który nic w tej kwestii istotnego nie zmienił. W dalszym ciągu nie ma procedur, żołnierze są bezbronni, w dalszym ciągu mamy skandalicznie niejasne regulaminy ich służby tam na miejscu i w dalszym ciągu mamy brak amunicji, brak odpowiedniego wyposażenia. Ta historia oczywiście ma kontekst europejski, dlatego że jesteśmy od grudnia w sytuacji, w której Unia Europejska zaczęła tworzyć jedno super państwo. Poprzez 267 poprawek do traktatów ten proces się rozpoczął, on trwa. Polska w tym uczestniczy. W 10 obszarach będziemy mieli odbierane kompetencje państw członkowskich i przekazywane do Brukseli. Dlatego te wybory są tak ważne. Dlatego musimy głosować na ludzi, którzy będą mieli odwagę zablokować ten proces. A co nam grozi? No właśnie, pytanie, dlatego że tak jak powiedziałem, przeciętny Francuz, przeciętny Słoweniec, Litwin czy Holender, Polak, Słowak nie ma pojęcia, jak głęboko sięga zakres zmian, w jakim poważnym stopniu ograniczona albo zabrana będzie suwerenność państw członkowskich. Przypomnę, ona dotyczy 10 kluczowych obszarów polityki. Klimat, no dziś klimatem może być wszystko, ale do tego zaraz wrócę. Zdrowie, infrastruktura transgraniczna, ochrona granic, w tym uwaga, polityka imigracyjna, polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa i obrony, polityka przemysłowa i gospodarcza, ale również, uwaga, coś, co dotyczy rzeczywistości rodzinnej, bardzo intymnej, która była zastrzeżona do tej pory jako absolutnie wewnętrzna i niepodważalnie autonomiczna część polityki krajów członkowskich, czyli edukacja, polityka rodzinna, czyli prawo rodzinne, no i oczywiście polityka monetarna. Zatem w tych obszarach zmiany traktatowe odbierają nam suwerenność. Mówię nam, czyli krajom członkowskim, wszystkim obywatelom Europy. Ten proces tworzenia superpaństwa istnieje, trwa i dlatego te wybory niedzielne są tak istotne, bo jeszcze ta nasza reprezentacja, choć nie całkiem, ale może skutecznie torpedować ten proces tworzenia się jakiegoś kołchozu, jakiegoś eurokołchozu, jakiegoś Związku Socjalistycznych Republik Europejskich. Gdy słyszycie o tym, że to jest federalizacja, to nie wierzcie, to nie jest federalizacja, to jest tworzenie jednego superpaństwa zarządzanego przez oligarchię z Brukseli, a właściwie z Berlina. W jakich obszarach? Wróćmy do tych obszarów. Oczywiście bezpieczeństwo zewnętrzne i obrona i wydatki wojskowe. Ta część kompetencji będzie, mimo że na przykład polski budżet przeznacza 3,1% PKB na zbrojenia, to nagle się okazuje, że choć Polska naprawdę wobec innych krajów europejskich jest na pierwszym miejscu, to się nagle okaże, że nie my będziemy decydowali, co za te pieniądze kupimy i kto z tych pieniędzy będzie korzystał. Również w ramach interwencji czy misji zagranicznych ktoś inny będzie decydował, gdzie polskie siły zbrojne zostaną użyte, gdzie będą musiały walczyć, na przykład może będą użyte do zwalczania separatystów katalońskich, prawda? Polityka obronna naszych granic również zostanie przekazana do Brukseli. Czyli wszystko to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, ta gigantyczna dyskusja, jak uszczelnić polskie granice, jak zwiększyć kompetencje, jak zwiększyć możliwość obrony naszych granic przez naszych żołnierzy, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, którą Mateusz przypłacił życiem, ten 21-letni żołnierz ugodzony nożem. No nagle się okazuje, że o tych sprawach też będzie decydował ktoś inny, a nie polski rząd. Utworzenie Unii Obronnej i Europejskiej Agencji Uzbrojenia będzie właśnie
polegało na zabieraniu nam kompetencji, a przekazywaniu ich do Brukseli i przekazywaniu ich do Brukseli, a zatem również do Berlina. Również polityka zagraniczna będzie kompetencją współdzieloną, przekazywaną również do Brukseli, gdzie zwykłą większością głosów będzie można zadecydować coś, co jest na przykład wbrew naszym interesom. Ochrona granic, czyli polityka granic zewnętrznych, zostanie włączona do kategorii uprawnień dzielonych, czyli współdzielonych z Unią Europejską, z Komisją Europejską. I może to mieć wpływ na przykład na te zapory. Może się okazać, że te zapory ktoś w Brukseli uzna, że są niepotrzebne. I w ogóle nie należy bronić się przed tym agresywnym potokiem ciemnoskórych muzułmanów, którzy chcą przejść przez Bóg, przepłynąć przez Bóg i zasiedlić kraje Europy Zachodniej, Unii Europejskiej. No oczywiście polityka monetarna, przecież w traktatach jest w tych nowych traktatach jest napisane, że walutą Unii jest euro. W związku z tym, skoro polityka monetarna, skoro do Polski ma być wprowadzone euro, rezerwy złota z Polskiego Narodowego Banku Polskiego będą zasilały bank centralny. Polityka klimatyczna. Dzisiaj polityką klimatyczną może być wszystko. Od zakrętek od butelek, poprzez samochody, jakimi jeździmy, poprzez zakres podróży, jakie możemy odbywać, poprzez na przykład pogłowie bydła hodowlanego lub uprawy, jakie mamy robić. Wszystko jest klimatem. Jak mają być wyposażone nasze domy, czym mają być ogrzewane, jak mają być ocieplone, to jest polityka klimatyczna i w tym zakresie Unia Europejska będzie decydowała, jak mamy żyć, jak mamy ocieplać nasze budynki, czym mamy palić w piecu i czy możemy wjechać do miasta, czy nie możemy wjechać z naszym starym samochodem, jakimi samochodami możemy się przemieszczać, jakie zwierzęta możemy hodować. To jest polityka klimatyczna. Infrastruktura transgraniczna. Czy będziemy budowali terminal zbożowy, czy będziemy budowali centralny port komunikacyjny? O tym decyzje będą nie zapadały w Warszawie, a w Brukseli. No i przechodzimy do tego, co jest moim zdaniem największym skandalem, ponieważ to, w jak będziemy podróżowali, czym będziemy palili w piecach, oczywiście jest strasznie ważne, bo dotyczy naszych wydatków, codziennych wydatków i naszego poziomu życia. Ale jeszcze z tym można wytrzymać. Ale ten zakres polityki rodzinnej, polityki zdrowotnej dotyczy obszaru, który zemści się na przyszłych pokoleniach. Zemści się na tym, jak będą wychowywane nasze dzieci, jak będzie kształtowana polityka zdrowotna, w tym na przykład ochrona życia poczętego, w tym na przykład sytuacja osób najstarszych, chorych nieuleczalnie. Czyli kwestia aborcji, eutanazji przejdzie w kompetencje Unii Europejskiej. Patrząc na doświadczenia Brukseli i Holandii, patrząc na doświadczenia Belgii i Holandii, możemy być pewni, że te nieludzkie, zabójcze regulacje wejdą, zabójcze mówię w sensie dosłownym, bo eutanazja jest zabójstwem, wejdą również i będą obowiązywać w Polsce. Tak zwana kwestia zdrowia reprodukcyjnego też będzie obowiązywała w Polsce. To, jak oni kamuflują pod tym terminem kwestia dopuszczalności aborcji czy agresywnej chemicznej antykoncepcji. Czyli polityka zdrowotna, ale również ogłaszanie lockdownów, ogłaszanie przymusu immunizacji powszechnej, to będzie w kompetencjach Unii Europejskiej, a nie jakiegoś Niedzielskiego, chociaż on się też zachowywał, jak był normalnym globalistą już przed nich kupiony. Prawo rodzinne, to, że czy będą u nas respektowane i akceptowane albo honorowane związki jednopłciowe, czy te związki jednopłciowe będą miały prawo adopcji dzieci, czy na przykład rodzice, którzy nie poślą dzieci na edukację seksualną, która w ramach właśnie edukacji i polityki rodzinnej, polityki zdrowotnej zostanie włączona jako obowiązkowy przedmiot do szkół, albo do przedszkoli, czy już od przedszkoli, i gdy rodzice zgodnie ze swoją wiarą, ze swoim kodeksem moralnym, ze swoimi wartościami, jakie chcą przekazać młodemu pokoleniu, nie będą chcieli zgodzić się na to, aby dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacji seksualnej, która deprawuje, która niszczy ich wrażliwość, ich wyobraźnię moralną, wtedy takie dzieci będą odbierane rodzicom. Widzimy to w innych krajach, mamy doświadczenia z innych państw i korzystając z tego poślizgu i z tej obserwacji, jak to funkcjonuje gdzieś indziej, musimy wyciągać z tego wnioski. A więc wyobraźmy sobie taką sytuację, że w ramach
wspólnego obszaru edukacyjnego, jaki jest założony i który będzie w ramach tych poprawek traktatowych, które już są realizowane, a więc ten Europejski Obszar Edukacyjny będzie zawierał również podstawy programowe do edukacji seksualnej. Rodzice nie będą chcieli się zgodzić, zostawią dzieci w domu albo po prostu spowodują, że dziecko nie będzie uczestniczyło w tych zajęciach. To będzie odczytane jako przemoc rodzicielska, przemoc w rodzinie i na tej podstawie będzie można dziecko odebrać tym rodzicom i przekazać do pieczy zastępczej. A ponieważ będzie to czas, gdy związki jednopłciowe będą już absolutnie honorowane i będą na tych samych prawach, co normalne małżeństwa, w związku z tym takie dziecko może być przekazane do pary dwóch panów lub dwóch pań. Również pary jednopłciowe będą miały prawo nie tylko adopcji, ale również no, pewnie wcześniej czy później wystąpią o prawo do posiadania własnego potomstwa, no przynajmniej częściowo własnego, w związku z tym będzie wprowadzona, tak jak w innych krajach, już przygotowuje się mentalnie ludzi do tego, że będzie wprowadzona surrogacja, dopuszczalna surrogacja. Mamy do czynienia już nie tylko z pomysłami, mamy do czynienia z regulacjami, które są procedowane i będą w Polsce obowiązywały. Wracam jeszcze na chwilę do tego Europejskiego Obszaru Edukacji, który będzie bardzo mocno obniżał poziom, bo mamy to już do czynienia z tym procesem tak zwanej edukacji włączającej, ale nie tylko. Na przykład wyobraźmy sobie, ten wspólny Europejski Obszar Edukacyjny będzie związał się z wprowadzeniem jednego jednolitego programowo europejskiego podręcznika do historii. A w związku z tym, co w tym podręczniku do historii przeczytamy, jak będzie przedstawiona polska historia, będziemy się uczyli już tylko, nasze dzieci, nasze wnuki będą się uczyły już tylko europejskiej historii. W związku z tym to wszystko, co kształtowało naszą dumę narodową, naszą tożsamość, co było honorowaniem i uczczeniem, upamiętnianiem naszych bohaterów, już nie będzie aktualne. Będziemy uczyli się historii, którą pewien przykład, jak ta historia może być pojmowana, jest Europejski Dom Historii, który stoi od kilku lat w Brukseli i straszy tym, co tam jest w środku, ponieważ wygląda na to, że historia świata rozpoczęła się od komunizmu i rewolucji. Rewolucji francuskiej i później masońskich regulacji, które dziś są wdrażane we wszystkich dziedzinach życia w Europie. I my w tym procesie uczestniczymy. Wracam do tego jeszcze raz. Dlatego tak ważne są te wybory. Ważne są, żebyśmy my potrafili wybrać i wyłonić naszą reprezentację, która a skutecznie będzie ten proces blokowała, która odrzuci te szaleństwa i poprzez tworzenie sojuszy z normalnymi, sensownymi przedstawicielami innych państw europejskich zadba o suwerenność państw narodowych. To jest pierwsza rzecz. Ale druga rzecz. Te wybory są również ważne ze względów aksjologicznych. Patrząc na tą marksistowską rewolucję, którą już jeszcze bez tych poprawek już wprowadza obecna władza, te wrażliwe obszary, prawo rodzinne, zdrowie, edukacja, kultura, one dzisiaj już są pod rządami neomarksistów. I zatem te wybory są również swoistym plebiscytem dotyczącym systemu wartości. Czy potrafimy jako Polacy opowiedzieć się i zagłosować na te partie, które gwarantują naszą tożsamość, które pielęgnują naszą tożsamość, które pielęgnują konserwatywne, patriotyczne wartości? Ponieważ ten plebiscyt, choć nie będzie miał istotnego, bezpośredniego przełożenia na sytuację w Polsce, ale w sposób czytelny da sygnał, będzie taką czerwoną kartką, którą pokażemy obecnej władzy, ministrom, którzy zarządzają dzisiaj, jeszcze raz powtarzam, edukacją, kulturą, zdrowiem i systemem prawnym, bo tam też przecież są regulacje dotyczące prawa rodzinnego. Czyli po pierwsze wyłonienie naprawdę godnej i patriotycznej reprezentacji, która będzie miała odwagę, która nie da się skorumpować temu gigantycznym zarobkom
europejskim, jakie pobierają eurodeputowani. Zagłosujmy na tych ludzi, którzy nie jadą tam na zasłużoną partyjną emeryturę, bo patrząc na te nazwiska, które wystawiły partie, tak zwane partie prawicowe, w wielu sytuacjach można mieć takie podejrzenie, że to są ludzie, którzy kompletnie nie jadą tam, żeby pracować, tylko jadą tam po prostu, żeby korzystać z uroków życia i brać pieniądze, jak to w wielu sytuacjach można było obserwować do tej pory. Którzy jadą tam bez znajomości języka, bez odpowiednich kompetencji, którzy nie ogarniają, ale po prostu będą mieli zasłużoną partyjną emeryturę. W związku z tym takich nie wybierajmy. Wybierajmy tych młodych, którzy nie dadzą się skorumpować, którzy nie są zepsuci, nie są zdemoralizowani europejskimi pieniędzmi, którzy będą mieli wolę walki, nie na poziomie werbalnym, takim tutaj, że po prostu dużo gada w Polsce, a tam jedzie i uszy po sobie. Nie. Wybierzmy takich, którzy będą naprawdę kompetentnie mogli przeciwstawić się temu groźnemu procesowi odbieraniu polskiej suwerenności.